moja matka! Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek, Travis. Odłóż siekierę. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą. Nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Gdzie Ethan, do jasnej cholery? Mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Jezu Chryste... Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Ty go przywołałeś, nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. Ten cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią, ich nieufnością. Ojciec Ethana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi.
pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. Z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przykro mi, Ital. Nie mogę ci na to pozwolić.
Kapitan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Wandy Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Wandy Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Ethan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku, to było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo Ethana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Ethan, na litość boską, gdzieś ty się podziewał?
Przepraszam, pisałam dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Pola Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań. O Jezu. O, w mordę. Szybko, na zewnątrz. Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się. O Jezu, no... Co teraz? O Boże. No co teraz? Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego?